Kłaniam się Państwu serdecznie. Moje nazwisko Romański Paweł i tak samo jak i uprzednio będę moderatorem dzisiejszej konferencji prasowej organizowanej przez Komitet Wyborczy Konfederacji Wolność i Niepodległość. Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie mediów lokalnych, a tematem dzisiejszej konferencji będzie kwestia trasy S5 oraz aspekt odszkodowawczy i wywłaszczeniowy. W temacie tym wypowie się nasz kandydat na pozycji numer 26 z 5 Okręgu Toruńskiego, pan Marcin Łasiński. Podczas ubiegłotygodniowej debaty organizowanej przez Telewizję Grudziądzkiej i Spółdzielni Mieszkaniowej poruszyłem temat potencjalnych wywłaszczeń mieszkańców naszego regionu, chociażby okolic Białegoboru. Uważamy, że ten temat za bardzo istotny obok długów naszego szpitala, z jeden z najważniejszych tematów w naszej kampanii wyborczej w naszym regionie. Po emisji debaty otrzymaliśmy wiele głosów wsparcia, wiele głosów też z prośbą o dalsze zainteresowanie się tym tematem. Jako Konfederacja zawsze będziemy stać na straży wolności obywatelskiej i na straży własności prywatnej. Warto zauważyć, że przez ostatnie 26 lat w Polsce nastąpiła prawdziwa transformacja, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową. W latach 90. w naszym kraju nie posiadaliśmy tak dobrych dróg i autostrad, jakie są w Europie Zachodniej, jakie mamy chociażby w Niemczech czy we Francji. Natomiast udało nam się przez ostatnie 26 lat wybudować naprawdę bardzo dużą, sprawną sieć dróg. Według analityków w ciągu najbliższej dekady będziemy praktycznie w bardzo podobnej sytuacji, jeśli chodzi o liczbę dróg szybkiego ruchu, jakie występują w przeliczeniu na jednego mieszkańca w Niemczech czy we Francji. Zważając na to, powinniśmy zastanowić się nad naszym podejściem właśnie do prawa własności. W Europie Zachodniej kwestie regulacji, jeśli chodzi o nowe inwestycje strukturalne, inwestycje w infrastrukturę, są na ogół rozpatrywane w kwestiach spornych w ramach dobrowolności. Kwestie przymusowego wywłaszczenia mieszkańców jest to na ogół wyjątek od reguły. W naszym polskim prawie mamy zupełnie inne podejście. Na przykładzie, próbując uniknąć takiego przykładu, że jeden mieszkaniec mógłby zablokować budowę danej inwestycji drogowej, sprowadziliśmy sprawę do takiej sytuacji, w której 100% mieszkańców, nawet ci, którzy chcieliby dobrowolnie sprzedać swoją nieruchomość, są tak naprawdę stawiani w takiej sytuacji, że muszą często sprzedawać swoją nieruchomość i są poddawani zbędnemu przymusowi. Chcieliśmy również zwrócić uwagę na raport Najwyższej Izby Kontroli, z którego wynikają następujące wnioski. Według Najwyższej Izby Kontroli możemy dostrzec bardzo wiele nieprawidłowości związanych z odszkodowaniami dla wywłaszczonych osób. Te nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim takich czynników jak niewłaściwego porównania nieruchomości, niewłaściwego określenia przeznaczenia nieruchomości, nieuwzględnienia wszystkich składników majątkowych nieruchomości. Kolejna kwestia, którą sygnalizuje Najwyższa Izba Kontroli, to terminowość wypłacania odszkodowań. Według raportu NIK tylko 3% odszkodowań zostało wypłaconych w terminie. Zgodnie z ustawą, termin na wypłacenie odszkodowania wynosi 30 dni. Natomiast blisko w 70% przypadkach wynosił on od 3 do 12 miesięcy. A w 24% przypadków był to okres powyżej roku. Kolejna kwestia, jaką sygnalizuje Najwyższa Izba Kontroli, to nieuwzględnianie w odszkodowaniach tak zwanej resztówki. W tym przypadku ponad 2/3 wniosków o przyznanie odszkodowania zostało odrzuconych. Jako Konfederacja będziemy chcieli działać w najbliższej kadencji Sejmu, aby zmienić tą sytuację. Oddam teraz głos koledze Pawłowi Romańskiemu, który zna ten temat z własnego podwórka.
Kwestia wywłaszczeniowa jest bardzo problematyczna i niestety w świadomości społeczeństwa dominuje mit, jakoby osoba, która jest dotknięta tym problemem, dysponuje finalnie majątkiem umożliwiającym jej zakup niekiedy dwóch bądź trzech nieruchomości. Niestety nie jest to prawda, gdyż za sprawą nowelizacji prawa w 2008 roku, które finalnie miało doprowadzić do inwestycji infrastrukturalnych w związku z planowanym Euro 2012, tak naprawdę doszło do zwiększenia prerogatyw inwestora publicznego, jakim jest państwo polskie. Wielokrotnie wypłacane odszkodowania właśnie za wywłaszczenia uniemożliwiają tak naprawdę stworzenie nowych warunków do życia, pobudowanie nowego domu. No i właśnie, diabeł tkwi w szczegółach. Po pierwsze, ustawodawca w ramach szacowania wartości wypłaconego odszkodowania robi to na podstawie wartości analogicznej nieruchomości z rynku wtórnego, ale uwzględniając aspekt zużycia tej, która została przekazana właśnie państwu. Drugi aspekt to to, że inwestor publiczny w dowolny sposób może kształtować kształt przejmowanej nieruchomości, tym samym pozostawiając wielokrotnie do dyspozycji poprzedniego właściciela kawałki działki, z którą niekoniecznie on jest w stanie cokolwiek zrobić. Trzeci aspekt to ten, o którym wspomniał kolega, czyli czas i oczekiwanie po pierwsze na decyzję odszkodowawczą, a drugi sam etap, żeby otrzymać środki i można było nimi dysponować. No i czwarty, który wielokrotnie jest pomijany, a mimo wszystko jest uwzględniany przez sądy powszechne, a mimo wszystko znajduje swoje odzwierciedlenie w Konstytucji, iż odszkodowanie nie zawsze musi być pełne, gdyż państwo polskie nie zwraca z uwagi na takie aspekty jak w przypadku chociażby przyszłych przepływów finansowych firmy, jeżeli to wywłaszczenie dotyczy firmy, czy też przyszłych warunków bytowych ludzi, którzy nie będą już zamieszkiwali danego terenu, bądź też ich przyszłej sytuacji zarobkowej, w związku z tym, iż niestety nie będą mogli dalej pracować w miejscu, w którym dotychczas to robili. I tak naprawdę moglibyśmy tutaj zakończyć cały ten wywód, natomiast okazuje się, że mimo wszystko państwo polskie dysponuje wiedzą z zakresu, w jaki sposób powinno traktować właśnie osoby, które zostały dotknięte tym problemem. I ten aspekt został uregulowany na gruncie umowy pomiędzy państwem polskim a Bankiem Światowym i opatrzone klauzulą OP-412. I tak naprawdę w tym zakresie państwo polskie musi przede wszystkim stosować się do tego, iż odszkodowanie w pierwszej kolejności jest wypłacane tym osobom, zanim nieruchomość dana zostanie w ogóle przekazana państwu. Po drugie, to kwestia właśnie wszystkich uwarunkowań społecznych i przyszłości osób, których ten problem dotyka, czyli kwestii ich zarobkowania, pracy, gdzie niekiedy dochodzi do wypłacania rent z tego tytułu. Hasłem Konfederacji jest to, żeby podatki były niskie i proste, ale również nie należy zapominać o tym, że prawo powinno być również proste, przejrzyste, traktować każdego obywatela z godnością, szacunkiem i na równych zasadach. Korzystając jeszcze z okazji, chciałem też państwa zaprosić na spotkanie wyborcze Konfederacji, które odbędzie się w najbliższy czwartek o godzinie 17 w Grudziądzkiej Marinie na ulicy Portowej. Zapraszam wszystkich mieszkańców Grudziądza i okolic, wszystkich serdecznie.